Nie wiem, tak mi się wydaje, że jak No, to no, powiedziałem, nie? może słyszałem strzały chyba, tak? No nie będzie, że powiedzieliśmy już gdzie. No cóż, masz ulicę lewo, prawo. Prawo to jest ten most, od którego przebiegliście. I na wprost. Oni najpewniej na wprost poszli. No to biorę tą latarkę taktyczną pułapę, nie włączam jej jeszcze i idę do tego mostego, do swojej gdzie oni mogli pójść. Idziesz i gdy mijasz kilka pierwszych wraków, zauważasz sporą ilość zombie kierującą się gdzieś na północny wschód. Nie wiem, staram się jakoś tak tam pójść w stronę, której oni idą, tak żeby ich jakoś ominąć, czy po prostu mnie nie zobaczyli. Chcesz ich ominąć? Masz skradanie? Jakieś? Czy może się przydać albo ten orientację w mieście? Czekaj, zaraz zobaczę. Spójrzmy, co mógł mieć Szachor. Możesz wykorzystać tutaj track, żeby skapnąć się, którym szli. Będziesz miał ułatwienie, bo zombiaki. Aha. Więc powiedzmy, rzuć sobie z tym ułatwieniem 15%, najpierw na track. 17 to chyba zdałem. Tak, zdałeś, dobra. Po tym, w którą stronę kierują się zombiaki, wywnioskowałeś mniej więcej, gdzie poszli. I rzuć sobie jeszcze na... Gdzieś tu widziałem, masz taką umiejętność. Nie, będzie Land Navigation. Masz mapę, więc kolejne ułatwienie 20%. Chociaż nie jest taka no tak, że 15. Chyba. No to zdałem tak czy siak. Total, 56% tutaj masz, tak? Zdałeś, dobra. Okej. Okay. Więc orientujesz się, że poszli chyba do najbliższego maka. No to udaje się tam tak, że po prostu, wiesz, ukrywając się przed zombiakami. Udajesz się tam, dobra. Wspomagasz się mapą, jak rozumiem, cały czas. Skradania nie masz. Okej, okay, w pewnym momencie docierasz do takiego miejsca, że no... nie ma jak przejść. Z przodu masz jakiś wywrócony samochód ciężarowy. Po prawej walejce grupka zombie czymś się zajada. A ty przyciśnięty do ściany. Dobra, teraz daj mi chwilę. Czekaj, może ja ci to rozrysuję jakoś. Jakąś mapkę. Okej. Ten wielki X z przodu to tir. Alejka na prawo odbiega, no, nieco przed nim. A ty jesteś przyciśnięty do ściany. Ups. To jest token layer. Jesteś przyciśnięty do ściany mniej więcej tutaj. Czyli zaraz przy alejce. Motel... Powiedzmy kawałek już przeszedłeś. Niech będzie te 100-200 metrów. I zębiaki są tym miejscem, tak? Motel jest, to jest to kółeczko na samym dole ulicy. A zębiaki są no przy... No przy tym skręcie na prawo. A ich syn co jest? Tir. Granatem dymnym sobie rzucę. Mhm. W okolicy tego tira. Mhm. Tak, już nie ma coś rzucać, czy coś, czy po prostu rzuciłem? Czy jest rzucanie z tym mały problem? Najprawdopodobniej do 20 będziesz musiał sobie rzucić. Nie wiem, 6 wyszło. Zaraz zobaczymy, jak to idzie z tym rzucaniem. Mechanical skills, horsemanship, electrical. Technical. Nie, nie. Nie. User was moved to your channel. A, co ty robisz? Miałeś też kimś? No co to ci pisałem? Mhm. Bonusy Summit Shop Snacks, Guntons. Nie, tutaj jest. Handguns, rifles, shotguns, machine, heavy, military, military, flame, trawls. Nie ma nic na temat ocenia, więc nie będzie te 20. No to 6 wyrzuciłem. 6, dobra. Rzuciłeś
akurat, no wrzuciłeś granat prosto do kabiny tira. Zaczyna się dymić. I teraz czekam, aż dym się rozejdzie, mniej więcej tak po całej okolicy. I rzucam tę jedną zapaloną latarką, taką małą, którą mam gdzieś w torbie. Chcesz rzucić zapaloną latarką, tak? No. Gdzie? Dokładnie. No tam w okolicy tego tira, co nie, żeby się gdzieś potoczyła. Okej, rzucaj. 13. Dorzuciłeś. W to samo miejsce niemalże. I hałas spowodował, że zombiaki idą. Tato znaczy na mnie. Jesteś przyciśnięty do ściany, wyglądasz? Słyszysz się na razie, że wstały. Tak, wiesz, jakoś... O, za pomocą lusterka wyglądam. Okej. Kto włożył tutaj karty na stół? Się pojawiły. Patrzę się jak no lusterkiem, sprawdzam, czy poszły ten sobie. Idą w twoją stronę. No to taktyczny odwrót. Taktyczny odwrót. Dobra. Jeden z nich zaczyna wyć. Ty się wycofujesz, jak nie mam. Reszta na percepcję, proszę, tam w tym motelu. Nie, 13. Okej. Andy i Oliver... Słyszycie, jak gdzieś w okolicy zaczął wyć jeden zombie. Patrzę na Ryana, słyszysz to? Nie, a co? Zombiaki gdzieś zaczęły wyć. Chyba w tam, tamtej stronie... Chyba całkiem blisko i to z tamtej strony, gdzie poszedł Szachor. To podchodzę do drzwi, otwieram je i próbuję wyjrzeć. Co się dzieje? Przez te główne drzwi patrzysz, czy tylko z waszego pokoju? Przez główne drzwi. Okej, wyglądasz i widzisz biegnącego w waszą stronę Szachora. Otwieram mu jedną stronę drzwi na oścież i pokazuję mu, że szybciej bieg. Co się dzieje? Szachor biegnie. Sam? Tak jakby. Ktoś tu zapomniał, że one wyczuwają energię. Tylko wiesz, niby ja miałem coś takiego, że ledwo mnie widziały, co nie? One mają świadomość po prostu, że wiedzą, że jesteś. Aha. No. Ale spróbowałem przynajmniej. Spróbowałeś. Czy siak, bo dobra, biegnę. Się, że nie wytrzymamy to za długo. Nie no, jesteśmy w zabarykadowanym budynku, więc... A co, biegnie za nim dużo zombiaków, czy co? W tym momencie około dziesiątki i z zaułków czy czas pod samochodów wypłazi ich coraz więcej. Dobra, to ja podchodzę też do drzwi, patrzę na Ryana. Wiesz co, jak on tylko wbiegnie, to tarasujemy. Barykadujemy drzwi. No one są zabarykadowane, jedynie no... Zrobiliście sobie takie przejście, wystarczy dosunąć te szafę z powrotem. To dosuwamy szafy po prostu. Okej, dosuwacie szafy i co dalej? No jak Szachor biegnie najpierw. No wiadomo. Jesteś w środku, co dalej? Nie wiem, co robimy? Sądzicie, że te zombiaki się mogą wejść? Musimy... Wiesz, w końcu już wejdą, nie? Jesteśmy chyba jedynym punktem ciepła w całym mieście. Może się schowają pośrodku budynku, teraz nie wyczują. Ale one nas widzą. A jak bardzo nas widzą? W sensie, jak mają to wyczuwanie tej energii? Powiem wiesz, tak, to będzie na lore dla zombiaków i ktoś z was ma taką informację. Nie wiem, czy ja nie mam. Ty masz, ja tak, dokładnie. Liny na ustach. Możesz spróbować. To chcę próbować. Powiem ci, że no lina jest wytrzymała, trochę ci to zajmie. No to lepsze niż nic. No nie znałem. Szachorze, według ciebie jesteście 100% bezpieczni, tylko staniecie na środku korytarza. Cóż, panowie, wydaje mi się, że będzie bezpiecznie, jak staniemy na środku korytarza. Nie jesteś pewien? Nie wydaje mi się to zbyt dobrym pomysłem. Wydaje mi się. Więcej nie mogę wam powiedzieć. Wraz czego możemy uciec na dach, tam nas na pewno nie dorwą. To jest jakiś pomysł.
Nie wiem, ja podchodzę do Andy'ego i patrzę, co robi. Andy próbuje przegryźć linę. Tak patrzę na niego. Mogę ci ściągnąć tą linę, ale masz być cicho i nie próbuj nikogo gryźć. No to kiwam tak. Jeśli spróbujesz kogoś ugryźć, albo będziesz się dar, to cię potraktuję baseballem. 17-latek morderca. Znaczy ja mu tylko grożę, więc... No wiem, wiem. I tak w ogóle to cześć barszczu. Nie wiem, to podchodzę i delikatnie ściągam, odwiązuję ten knebel i tyle. Nie wiem, po prostu pozwalam mu samemu wypluć tą linę. Okej. Trudno, w końcu dzięki Bogu mi ktoś wywiązał, co mi gadać mogę. Weźcie mi zombie, żeby mógł uciekać przed tymi zombiakami, a nie. Właśnie ktoś uderzył w frontowe drzwi. Jan, rozwiązujemy mu nogi? Możemy spróbować. Wiesz co? Wezmę mu, zawiążę jeszcze kawałek gliny na szyi, po prostu wiążę taką pętlę i zakładam NDM-u na szyję. Jak spróbujesz uciekać, to po prostu będzie się pętla zaciskać, więc radzę ci nie próbować. Lepiej, żeby to się nie zaplątało. Się martwił, że nas pozabija, niż to, że ucieknie. A ja po prostu biorę mój karabin i celuję w niego cały czas, zagonię go, związują i tak dalej. Okej. Okay. Dajcie mi rzucić. Okej. Okay. Okej. Okay. Że tak powiem, to tylne wejście, całe przez szklone prowadzone na basen. Coś właśnie zrobiło w nim otwór i ręka jedna zaczyna tam machać przez jedną ze szczelin. Wiecie co, chyba lepiej, żebyśmy poszli jak najszybciej na dach. Na dach, na dach. No, na dach. Dobra, pomagam Andy'emu wstać i pcham go przodem. I pchasz go przodem. A w ogóle jakie są wyjście na dach? Wyjście na dach... Czy teoretycznie masz liście po całej tej? Kto barykadował tył? Chyba ja z kimś jeszcze. Dobra, Ryan i Szachor. Gdy barykadowaliście tylne wejście, zauważyliście tam drabinkę przy... po lewej stronie budynku. To przeszklone, gdzie są zombiaki. Mhm. I możecie sobie rzucić jeszcze wszyscy na percepcję teraz, jeżeli chcecie coś więcej wypatrzeć. Definitywnie nie. Szachor, to by się wydaje, że piwnica może być dobrym połączeniem z dachem. Szach, no mi też się tak krytycznie nie udało, więc... Ryan. Ryan, tak stoicie, dyskutujecie, a tobie coś przeszkadza. Nie widzisz dokładnie, bo jest dość ciemno, ale tak machasz przed nosem, jakby mucha, tylko takie troszkę cięższe. I w pewnym momencie, gdyś to szarpnąłeś, niemalże na twoją głowę spadła rozsuwana drabinka. O, drabinka! No i przez otwór w dachu zaczął do środka padać deszcz. No to panowie na górę, szybko. Andy ma wszystkie swoje rzeczy i... Nie naraz, nie naraz. Andy ma ręce związane z przodu, więc spokojnie może wchodzić po drabinie. Okej. Okay. No, popatrz, tak. Więc dotarliście na górę. Jest tam mokro, wiecznie. No i wciąż grzmi. Tą drabinkę trzeba jakoś złożyć, nie, staram się ją złożyć z powrotem. Okej, wciągasz ją z powrotem. I ta drabina była w którym miejscu? Na środku korytarza, tam gdzie staliście. Nie wiem, widzę ją z góry, na dachu? Znaczy to były takie dwie klapy, co nie? I ta drabinka była jakby pomiędzy nimi. Czyli nie wiem, da się to jakoś zablokować, żeby nie weszli tamtędy? Możesz to oczywiście wciągnąć, tak jak wcześniej było. No to stara się to wciągnąć. Okej, wciągnąłeś to. Wy tak stoicie na tym dachu. Wygląda na to, że niezła gromadka się już zebrała dookoła. Ja stwierdzam, że jak pada, to wyciągnę swoją połatkę i staram się, nie wiem, jest miejsce, gdzie mogę przyglądać jakąś linę, albo coś tam dosyć. Wiesz, te takie pudła po wentylatorach. Nie wiem, dam radę zrobić coś w rodzaju prowizorycznego schronienia przed deszczem? Da radę, ale będziecie musieli leżeć. To jest niskie, no. Panowie, mogę nam zrobić samochód. Są wokół jakieś budynki? W sensie tak blisko? Żadnych dobudówki, prosty dach.
Okej. Oni jak są te zębiaki rozłożone? Jeszcze raz, Szachor? Te zębiaki wokół budynku jak są rozłożone? Najwięcej jest ich z przodu i z tyłu, po bokach nieco mniej. Ale... zaraz sprawdzimy, czy was wypatrzy, która jest z grupek. Okej. Grupka z przodu i grupka z tyłu, pojedyncze zombiaki was wypatrzyły i zaczynają wyć. Wiecie co, jak się położymy, to nie będą nas na pewno widzieć. Nie wiem, czy tak działa. A ja wyciągam z mojej toby ten granat wybuchowy i pokazuję go im. Jakby co mam to. Chcesz nas wszystkich pozabijać? Znaczy może te zębiaki wysadzić, nie wiem jak ty ten wolisz. Pewnie nie zrzucą ogień, jak wlazisz już miasta. W jednej z grupek i uciekać. Chociażby. Nie, ja proponuję, bo w sumie one nas podejrzały, GM i kochany, w jakiej formie? W sensie nasze ciepło wyczuły, czy nie wiem, spojrzenie? Pytasz o które dokładnie? No nie wiem, o te zombiaki to nas dojrzały. One nas zobaczyły dzięki oczom, czy dzięki jakiemuś zmysłowi tajemnemu? Powiem tak, wszystkie zombiaki, one mają świadomość, że tu jesteście, nie wiedzą tylko gdzie. A gdy stanęliście na dachu prosto po wyjściu z tej drabinki, to pojedyncze sztuki będące na tyłach zauważyły kawałki, że tak powiem was. Czy mam prawo podejrzewać, że jak się położymy i stracą nas oczu, to wtedy nie będą nas... przestaną krzyczeć albo coś w ten deseń? Masz lora na zębekach? Nie, ale Szachor trzyma. Szachor może to pytaj się Szachora o to. Szachorowi wydaje się, że to nie ma znaczenia. Nie, raczej to nie będzie miało żadnego większego wpływu na nie. To panowie, jesteśmy trochę w dupie. Pytam jeszcze raz, czy ten motel stoi tak o osamotnieniu, czy... Tylko nie, bo na przeciw uwagę ulicy jest, są jakieś kamienice czy coś. Już wam to rozrysowuję. Wiecie co, i tak się proponuje położyć w tym prowizorycznym schronieniu, żebyśmy nie zmokli.